Wystarczy kilka starych palet i w taki oto prosty sposób mamy duże i bezkosztowe kompostowniki. Gorzej, aby było z normalnym deserze, aby wtedy więcej cięcia, dopasowywania było. Nie, ale tak palety wszystkie jednakowe są, to żadne takie problemu nie ma. Wystarczy je tylko skręcić. Takie ekopojemniki posłużą do kompostowania tego, co trafia do Pilskiego Banku Żywności, a nie nadaje się już do wykorzystania. W ubiegłym roku do magazynów banku, m.in. z marketów, trafiło ponad 2000 ton żywności wartej 12 milionów złotych, w tym owoce i warzywa. I widzimy, że tam na przykład jest jeden owoc, jedno jabłko już, które nie nadaje się, jedna cebula czy coś. I po prostu to oni nam tego nie rozdzielają, ale my przywożąc do banku możemy posegregować. I tak samo no, te zielone części warzyw typu od rzodkiewki, od marchwi, to też możemy tutaj wrzucać. Zanim jednak odpady pojawią się w takim domowym kompostowniku, trzeba go odpowiednio przygotować. Najpierw gałęzie. My je wykorzystamy do kompostownika, żeby były drenażem. Na to słoma i trochę ogrodowej ziemi oraz dżdżownice. I tylko surowe odpadki. Nie wyrzucamy chleba, nie wyrzucamy mięsa, nie wyrzucamy ryb, nie wyrzucamy kaszy, nie wyrzucamy gotowanych rzeczy generalnie. Wyrzucamy wszystkie surowe rzeczy, którym te drzewniczki będą się pożywiały. I wytwarzały organiczny nawóz. Takie czarne złoto trafi do chętnych pilan. Jeżeli uda nam się i będzie odpowiedniej jakości, będziemy chcieli przekazać go mieszkańcom, aby mogli sobie czy swoje przydomowe ogródki podsypać, czy kwiaty na balkonie. Jednak nie wcześniej niż za rok. Tyle czasu bowiem potrzebują dżdżownice na wyprodukowanie żyznego, ekologicznego kompostu.